W programie Fopa y, zwykle rozmawiamy sobie o Grach, ale też. Y, Zdarza nam się poruszać tematy pozagrowe, na przykład świat himalaizmu, Radziu, e, e, Radziu. Takiej, takiej wspinaczki wysokogórskiej. Czy ty nas, pamiętasz, jak, jak się, się robił cold open? Nie, nie pamiętam. No właśnie, to może zaczniemy jeszcze raz z cold Open. Co ty, no? Nie, no zaczniemy z cold Open. Tak? No tak, no. No tak. Ale co, nie? Nie wkręcasz? Nie. Mu? Nie, znaczy to to nie jest nie dobry Cold się. open. <laughs> No dobrze, to w takim razie możemy to zostawić. Ale zapomniałeś, jak się robi cold openy, już zupełnie. Troszkę tak, chociaż przerwa między sezonami wcale nie była taka duża. Ale u mnie była taka, że ja szczerze mówiąc to nie pamiętam nic, co się stało w grudniu. Ale dobrze, bo w tych Himalaistach... się w to prawda, ostatni raz widzieliśmy się rok, rok temu. Nie, Tak jest, ale mamy nowy rok i, i nowi my, i nowy sezon programów Opa, czwarty sezon. I starzy himalaiści, i nawiązując do himalajstów, bo w ogóle tutaj miał być żart o Himalajistach, który położyłem, bo chodziło o to, że himalaiści są strasznie toksycznym środowiskiem, moim zdaniem, i ktoś mi zwrócił uwagę, że zupełnie jak gracze. No to w takim razie zachęcamy Was do tego, żebyście się wypowiedzieli na temat e, himalaizmu, no bo przecież nie graczy. I toksyczności graczy, tak e, himalaistów. Jest. Tadeusz Zieliński. Radosław Nałęcz. Zapraszamy. Czyli miało być lekko, zabawnie, a wyszło jak zawsze. Fopa na starcie nowego sezonu uważam, że bardzo zgrabnie. Ale muszę powiedzieć, że wiesz co, mam gdzieś dzisiaj taki dzień, że gdzieś głowę swoją zostawiłem w garderobie, wiesz? Jezus to tak poetycko zabrzmiało, radził. Także dzisiaj. Głowę gdzieś na nas... zostawiłem w Nasz garderobie. Musi to jest Trochę częściej nam mówić do ucha. Słuchajcie, jak będzie zbiorek wierszy Radia, tomik wierszy Radia, to będzie się nazywał Zostawiłem głowę w garderobie. Jak <laughs> piękne to będzie. Piękne, piękne to będzie. Podoba. Dobrze, przejdźmy już w takim razie do tematu głównego. Mamy gościa, który czas go powitać jeszcze raz. Który przyjechał do nas z Krakowa. Dzisiaj rano przyjechał. Autostradą jechać, tak, nawet prawda? nie będziemy mówili, tak. ile żeśmy go tutaj przetrzymali ze względu na rozruch poranny naszego programu po, po przerwie Poprzednie. świątecznej. Przepraszamy jeszcze raz. Dyrektor kreatywny Bluebird team. Bardzo mi miło. To jest Witam. ta funkcja, którą zajmujesz, piastujesz to stanowisko. E, czym się zajmujesz? Czym się zajmuję? E, no, dyrektorowaniem kreatywnym. kreatywnym. To samo <laughs> chciałem powiedzieć. No, kurczę, kreatywnie dyrektoruje, no, a co może Pięknie. robić? Pięknie. Ja dzisiaj... Jeszcze spytaj się go, jak ma na imię, wiesz? A to już wiem, to już zapamiętałem. Tak jest. Nie tutaj ale... gdzie pracuję? Mateusz, bo to wiesz, dyrektorujesz kreatywnie, ale prawda jest taka, że to jest bardzo trudna pozycja do opisania. Co tak naprawdę robi dyrektor kreatywny? Ja troszeczkę chyba wiem, ale chciałbym to wiesz, usłyszeć potwierdzenie od Ciebie na przykład. Jasne, jasne. No Sam do końca nie wiem, bo jakby robię, robię to, co trzeba. Ile lat już. Nie wiesz, co robisz? E, ile lat już nie wiem, co robię? E, w Blueberze już 5,5. E, no to widać. A ogólnie to dłużej już nie wiem, co robię, tak. Całkiem nieźle ci idzie. Dłużej w karierze już nie wiem, co robię. A, a, a co robię konkretnie w Blueberze, no też to się zmieniało w zależności od projektów, jakie były potrzeby mhm. i tak dalej. Tak generalnie oficjalnie, no to jakby moja funkcja polega na tym, że no, mam dbać o tą jakby wizję kreatywną po prostu całego zespołu. Jakby, I pod kątem marketingu, no też też jakby wizji, no bo też mamy bardzo, bardzo konkretną wizję, jakby naszego, naszego studia, no nie. I, gdzieś tam trzeba to wszystko trzymać w ryzach, eee, no ale też jakby łączy z tym, że, że no często jakby wchodzę w bardzo takie minimalistyczne rzeczy, jakieś ustawienie świateł na levelach, eee, jakby rozmowę z każdym działem i, i, i tak dalej, więc, więc no jest tego trochę, ciężko to rzeczywiście sklasyfikować tak. Barbo. wszystko właściwie musisz zrobić. Musisz feedbackować praktycznie każdy kawałek gry i odnieść się do każdego aspektu artystycznego i nie tylko artystycznego gry, tak? Tak, aczkolwiek no, rzeczywiście rzeczywiście mamy tak, tak mocny zespół, że, że no, bo gdyby to wszystko było na, na głowie jednej no, osoby, to to no, niewykonalne, jakby takich rzeczy się nie da robić. Mam na, mamy na szczęście niesamowitych specjalistów w każdym dziale, więc jest tak naprawdę yy, no, jest pełne zaufanie też, też do ich pracy, więc. Yy. Więc wydaje mi się, że to też... Yy, to, to bardziej chodzi o to takie kreatywne rozmowy i, i, i o to, żeby, żeby gdzieś tam jakby czuć, że, że, że wszystko idzie w tym kierunku. Feedbackowanie i prowadzenie ludzi, krótko mówiąc, tak. Podrzucanie im pomysłów? Też, oczywiście. Bardziej, to też, bardziej, wspomina... właśnie, w którą stronę to bardziej działa? To jest to, to sprzężenie, że ty jesteś jakby dawcą pomysłów, a oni... Na nie reagują, czy oni dają pomysły, ty na nie reagujesz i odbijasz się? Oj, to, 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 to bardzo różnie. To, to, to tak jak wszędzie. Jakby ludzie w tej branży są tak kreatywni, że, że... szczególnie u nas pomysł może wyjść od kogokolwiek. Często od scenarzystów, przychodzą z jakimś gotowym scenariuszem, bo też jakby nasze gry są oparte mocno na fabule. Mhm. Gdzieś tam opowiadamy pewne historie, które są, które są no, istotne dla nas. To jest jakaś taka nasza geneza studia. E, ale naprawdę, to okolwiek może być pomysł. E, medium, który tutaj opisujemy, to, to był pomysł jeszcze sprzed 10 lat, tak naprawdę, więc jeszcze jeszcze Marlene i Piotra. E, medium jest zdaje się, że pozostałością po tym demie. Po, po sadness, nie? Gdzieś w jakiś sposób troszeczkę... to szczepiony. nie wiem na ile to się łączy, bo wtedy mnie jeszcze w studiu nie było. No, Piotrek nam e, mówił, że to jest jakby ten, taki, jak się mówi, spiritual successor. Tak, 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 tak ale okay. spadkobierca. Na pewno, na pewno postać o takimi jak tytuł tej gry, tego projektu, który został gdzieś tam zlikwidowany. W 2010 roku, jak dobrze pamiętam, to to, to, to zostało zachowane. Na pewno jest postać, która ma na imię po prostu Sadness. Aczkolwiek poczekaj, bo historia Blubera i medium to jest osobny temat. Ja bym się chciał najpierw, ponieważ to jest program o człowieku przede wszystkim. I nas interesuje tak jest. Mateusz. Skąd się Mateusz wziął w gamingu? powiedz o swojej tej historii. Jakby, skąd w ogóle Giereczki, w jaki sposób trafiłeś? Wiesz, to też jest taka rzecz, która ludzi bardzo interesuje, Jasne. bo chcą się wiedzieć, jak się trafia do takiej branży. Jasne, no to pff, zakładam, że jak wielu e, gdzieś tam z naszych, z naszych roci, roczników, dość przypadkowo, bo to też wtedy jeszcze to, no, bodajże 2007. Naszych, kochany chłopak, dziękuję. 2007 rok, mam nadzieję, nie wiem. E, no. dwa, 2007 rok, e, więc już jakiś czas temu. E, no i tak naprawdę to były jakieś tam pierwsze moje też kroki, e, no jak ja gdzieś tam rozwijałem się artystycznie, byłem w plastycznym później e, na studiach na Akademii Sztuk, Sztuk Pięknych. Mm -hmm. Robiłem tam jakieś pomniejsze zlecenia i, i, i wrzucałem chyba wtedy pierwsze moje prace zrobione na pierwszym moim tablecie kupionym e, za, za oszczędzone pieniądze. E, pamiętam. Waką e, e, Grafire. Ach, to to, a, to, w, piątka, to nie to już w ogóle profesjonalnie. Tak, tak. W sensie to, to, tak to, to, to w ogóle był prezent sprzęt. od brata w dużej, w dużej no tak. mierze, bo mnie jeszcze nie było stać wtedy. To jest, to jest e. sprzęt profesjonalny. Nie, nie właśnie mów. No. Tak, <laughs> tak można tak powiedzieć. E, tak, no i jakieś pierwsze prace po prostu wrzucałem na wtedy jeszcze było takie bardzo popularne portal max 3 dpl bardzo tak prężnie, prężnie działa w Polsce i gdzieś tam jakby bardzo dużo znajomości można było znaleźć. No i wrzucałem tam jakieś pierwsze pracki. No i któregoś tam dnia e, siedziałem u siebie w domu, no i dostałem maila czy, czy już nie, nie pamiętam, czy to był telefon, czy mail. E, w każdym razie dostałem zaproszenie gdzieś tam, żeby, żeby pójść do firmy, która się nazywała Theon. E, Pamiętamy. Wtedy, tak. Theon chyba jeszcze istnieje. No e, e, oczywiście, oczywiście. Wydają super gry teraz. Mm, terminator jest tam z ostatnią bardzo dobry. No dobrze, tak, Terminator, to on z, no, się dobrze, tak terminator bardzo do, do, dobre, dobre recenzje zbiera. Bardzo Myślę, że gra. Jest krótki, ale, ale treściwy. Bardzo dobra gra, tak. Zresztą jakby cały czas mamy kontakt, że ci, ci ludzie... Wciąż dają radę, tak mm -hmm. naprawdę. I są też nowi. Eee, no i no, jakby historia, historia jest taka, że, że no dostałem do zaproszenia do studia. W zasadzie to też był taki, taki moment, że ja no nie wiedziałem, że jeszcze to będę chciał robić tego tak naprawdę w życiu. Eee, i, I też dla mnie to było trochę takim szokiem, że w Polsce da się robić gry, tak? W sensie, to, 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 to ta świadomość była bardzo mała. Ale to też się eee. wiązało z tego, że faktycznie byłeś takim graczem, który w, Nie w, byłem jakiś super Za Dzieciaka, po prostu gdzieś tam u kolegi, nie wiem, albo ze starszym bratem, grałeś w te stare Właśnie. Gry. Na ile Cię te gry były w Twoim życiu w ogóle obecne jakby przed? Trafieniem do game level. Czy raczej właśnie kierunek artystyczny, mm -hmm. rysowanie, nie wiem, ASP i, i to i ta gdzieś, tam, gdzieś tam się łączyło. Byłem graczem, ale rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzałem na, na rysowaniu komiksów różnych rzeczy, więc to nie, nie było tak, że rzeczywiście spędzałem jakby całe, całe dnie na, na grach, bo też jakby bardzo dużo mnie interesowało różnych rzeczy dookoła, ale e, no to ciekawa sytuacja była taka, że tak naprawdę dostałem z ten telefon, czy tam dostałem z tego maila. Dostałem adres, gdzie mam się zgłosić. Wyglądałem przez okno i popatrzyłem na budynek, który tak naprawdę to, to był ten budynek. Tak, wtedy miałem 4 minuty e, do pracy. Tak, i, i jak wszedłem do firmy i zacząłem rozmawiać, okazało się, że tego znam z wojska, tego znam z wojska, tego znam z wojska. E, no i tak to się zaczęło. I do, dostałem, dostałem pracę w zasadzie z, z marszu. E, wtedy wymagania jakieś nie były wielkie. No, umiałem włączyć Photoshopa, coś tam umiałem w nim zrobić, narysować. E, no i tak to się zaczęło. No. No. I, tak to się I zaczęło. potem był jeszcze Tate Interactive po drodze. Tak. Tak, no, no gdzieś tam przez, przez ten okres tajonowy, no jakby staram się rozwinąć, to, to też jako młody, młody gdzieś tam, gdzieś tam grafik, no, lekarką. tak, staram się wszystkiego złapać, więc i 3D, i charakter art, i jakiś postprocesing, jakieś postprodukcyjne rzeczy też. No i po jakichś tam kilku latach dostałem rzeczywiście propozycję do, od Wojtka Bilińskiego, żeby, żeby dołączyć do tej ta. Czyli kangurek, KO. Kangurek Kao już wtedy nie, ale, ale, ale tak, no, no gdzieś tam kojarzony był przede, przede wszystkim z tego. E, jakaś to była wtedy reaktywacja też studia, e, jakieś takie nowe otwarcie, no i tak, no i dołączyłem. No dołączyłem. i Reality Pump potem jeszcze się wydarzył, przeglądając twoje CV. E, no i to takie dosyć kluczowe, bo tak. Reality Pump był takim, można powiedzieć, że to był taki kamień węgielny troszeczkę krakowskiego dewu? Myślę, że tak. Myślę, no bo tak, chyba jednak no to Reality Pump było od samego początku znane jeszcze to. Z, czasów ersa chyba nie. No zdecydowanie. No, ja też jakby przychodząc tam do tej, do tej firmy, też jakoś tam przerwą, bo, bo, bo miałem też epizod jakiś tam w filmówce e, i, i, i też Noblable, bo chciałem sobie odpocząć chciałem robić i robić cinematyki, To zrobiłem własny film animowany, więc, więc, więc też chciałem czegoś nowego spróbować. No i tak, no i rzeczywiście się, się gdzieś tam złapałem w Reality Pump jako lead level designer wtedy. No, i to super było. No, to można było poznać ludzi, którzy Polany jeszcze robili, co, co, co naprawdę fajne przeżycie. Tak, e... a propos tego, co żeśmy rozmawiali przed, przed, przed programem, że fajnie jest tak, jak się jest w tej branży, tak dotknąć takich sław z dzieciństwa, legend. które tam. W ogóle legend, tak, <laughs> tutaj znanych artystów i nagle się okazuje, tak, że, tak. że z nimi pracujesz w ogóle, tak? I robisz grę z kośmi, którzy robili pierwszego polskiego RTS-a. Na przykład, nie? Tak, także no, i to znów świetny zespół, jakby bardzo dużo doświadczonych ludzi. Yy... No, i fajne dwa lata, dwa lata życia i produkcji. No, potem gdzieś tam to yy, z różnych powodów yy, zemsta krzyżacka nastąpiła. Yy, wrote, i, i... To jeszcze na, za Topwery, kes... tak, w sensie... tak? Tak, tak, tak. Couple. Dlatego mówię zem Zemsta Krzyżacka, bo to z Niemiec. No tak, tak. tak, tak z... yy... Topwer niemiecka firma dystrybucyjna, która była właścicielem Reality Pump przez lata. I <Driving> tak. do końca. <llanisa> no tak. No, i... no dobra, potem żeście się zaczęli rozchodzić po hmm. studiach. I rozumiem, że ty też w Blueberze od razu stamtąd? Czy jeszcze tak. po drodze coś było? Nie, nie już po drodze nic nie było. Ja zresztą z, z, z Bluberem miałem kontakt przez, przez wiele lat gdzieś tam jakby na zasadzie outsoursu robiłem dla nich różne rzeczy. Zresztą projektowałem w ogóle pierwsze Medium jeszcze, jak to była gra, która miała być chyba w 2012 y, Grał 2D, w ogóle na dwóch światach, z scrollerem. Mm. Jakby zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. Gra, akcja gry w ogóle toczyła się w, w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, za czasów World Trade Center y, i całego wypadku. Także no, z, z, zupełnie... No to w... fajnie bardzo w sumie, jak to, jaką drogę to przeszło, że wylądowało w Krakowie. Tak, tak jak, tak, jak, tak jak to wygląda. Natomiast te wszystkie jakby doświadczenia, wiadomo, z wcześniejszych miejsc na pewno przydały się w Blueberze, bo Blueber generalnie robi takie gry, które są mocno osadzone w historii, gdzie może tego gameplayu jako takiego jest mniej, ale, ale przede wszystkim mamy przeżywać historię. Czasem mamy się przestraszyć, ale zwłaszcza w The medium idziecie w takim kierunku, że tam nie ma takiego, takich prostych jumpskerów. I to mi się najbardziej właśnie podobało, ten kierunek taki konsekwentny rozwoju. Ale też wiemy to od Piotra, od CEO Bluebera, że no, wasz romans ze światem filmu gdzieś tam się rozkręca, tak, że, że już właściwie każdy z tych tytułów, które stworzyliście, czy to Layersy, czy to Observer, czy na przykład The Medium, to też w pewnym sensie gotowy taki scenariusz na, na film. No tak, nie wiem, nie wiem ile szczerze mówiąc mam, mogę mówić o tych o, 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 o tych rzeczach. E, wiem. nie jaką tę nową grę robicie. No, <laughs> no tak, robimy, no. Horror. E, szczerze, szczerze, szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem ile mogę opowiadać o, o, o tych filmach, ale, ale tak, jeśli Świat tak mówił, że, że te tytuły wymieniono. Tak, zdecydowanie no to, są, to są rzeczy, które też ze względu na, ze względu na scenariusz, na, nadają się zdecydowanie na film, czy serial, czy, mm. e, czy tego typu odwzorowanie, i, 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 i tak, no może rzeczywiście. A nie uważasz, że to jednak powinno być Bo inaczej? Jakie masz zdanie na temat właśnie tego małżeństwa pomiędzy kinem a grami? Czy to twoim zdaniem powinno być um, adaptacja, że tak powiem, tych samych wątków? Czy one powinny się jakoś inaczej zazębiać, te media? Bo szczerze mówiąc, jak patrzę na historię przenoszenia um, rzeczy giereczkowych na duży ekran i w drugą stronę, to nie wychodzi to zwykle dobrze. No co Mortal Kombat? No nie wychodzi to zwykle za dobrze, tak? No co ty, o tak. Rezydent no co ty? No nie wychodzi. No, dobra, ja do Rezydenta mam akurat bardzo miękkie serduszko, ale to bo przez Mila i Bo Mila, oczywiście, dlatego też będzie mi się podobał Monster Hunter, ale nie wychodzi to zbyt dobrze. Nie wydajcie, się, że jednak my nie powinniśmy pójść w jakąś własną drogę, i jakby zupełnie odrzucić ten, 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 ten świat kina i po prostu robić swoje? No, mam nadzieję, że do, do tego pierwszego razu tak naprawdę. No, jak, jak się pojawi, jeśli mówisz, że nigdy nie było takich realizacji, które byłyby rzeczywiście mocne i które by się broniły, no to. No to może to będzie ten pierwszy raz. Były, ale zwykle właśnie to jest to, co o czym mówię. Czyli że jakby gra robi zupełnie co innego niż film. Mhm. Mad Max na przykład, tak? ten open worldowy, który jest niby adaptacją Mad Max, ale w rzeczywistości jest jakby całkowicie samostanowiącym samostan się dziełem, które gdzieś tam tylko czerpie jakby z tego świata filmowego, ale nie opowiada tej samej historii, nie stara się jej opowiadać. No tak, aczkolwiek u nas jest, wydaje mi się. Wydaje mi się, że może dużo, dużo łatwiej, bo, bo, bo tak naprawdę te nasze scenariusze są dość mocno filmowe, często. Mm -hmm. nie? Jakby taki scenariusz, scenariusz Obserwera wydaje mi się, że dość, dość, dość sprawnie można by przerzucić na, na język kinowy i, 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 i to by się broniło. Pewnie bez wyboru zakończeń na końcu, aczkolwiek już i takie seriale i filmy się pojawiały e, gdzieś tam na platformach streamingowych. Także kto wie, ale, e, ale na pewno jest to mocna historia. Zresztą wydaje mi się, że prawie każda nasza e, gdzieś tam mogłaby się obronić. Ale to też nie jest coś, co, co jest jakby w, gręgu, w kręgu moich jakby ścisłych zainteresowań, także Jak to się gdzieś tam tego, dzieje. Tego nie zaczynacie, czy ta tak gra tak. Da się przerobić na film. To nie, nie, jest nie broń Boże. Wyjścia, to. Prawda? To, to, to jest zrozumiałe. Natomiast tutaj przywołany obserwer to jest między innymi też gra, która została uznana przez środowisko nie gamingowe. Czyli na przykład przez kapitułę Paszportów Polityki, tak? Bo, bo dostaliście nagrodę, i to jest gra, to jest bardzo ważna nagroda, jeżeli chodzi o polską kulturę. Więc to też jest fajne dla nas wszystkich, że, że gry mogą być takim właśnie nośnikiem poważnych treści, i jakby zaproszeniem do rozmowy. I też ja jakby nawiązując do medium, też przed programem mieliśmy możliwość pogadania. Bardzo mi się podoba to, że medium jest właśnie taką grą, o której po wyłączeniu komputera czy konsoli się po prostu myśli i i można o tym porozmawiać też tak, będzie, to, to, zostaje taka już zelazo was Wojciech też 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 to, najważniejsza dokładnie. gra roku bo najwięcej żeśmy o niej gadali tak w sensie. jest, najwięcej i, nam później się tak. więc ta sztuka na pewno się udała i podoba to jeszcze mi się podoba w Blueberze to jest to przemycanie lokalnego patriotyzmu że to wiadomo że to jest z Krakowa nie? że to jest gra robiona przez ludzi z Krakowa że zawsze są tego łębie że zawsze ja jest ja... taka milica, zawsze jest kocioł Kraków i to mnie strasznie martwi, że ja za słabo znam to miasto, żeby Jest móc liwa. je sobie później odnieść. Mam hmm. nadzieję, że, że może poznam Kraków właśnie przez ten. Ja mam inne pytanie z kolei. Czy nie czujecie się już zmęczeni narracyjnymi grami? Walking simulatorami. Czy nie macie ochoty już zrobić czegoś bo robicie to już ile? Będzie z... no, nie, nie całe 10 lat, powiedzmy. Nie, że nie, nie. 6 lat. Tak? 6 lat, 6 lat, 6 lat to... Ale tak czy inaczej, 6 lat robienia cały czas w jednym gatunku to może zmęczyć. Ja wiem jak to wyglądało chociażby w Hoga, gdzie ludzie po prostu powiedzieli, że słynny juju tak? Ju -ju się wzięło z tego, że ludzie już mieli dość strzelanin przez mhm. Person Perspective. Nie macie już czegoś takiego? Nie ma takiego, nie, nie, nie pojawia się gdzieś w zespole taka chęć zrobienia czegoś, nie wiem, strzelaniny, gry samochodowej, czegokolwiek innego niż. Tylko i właśnie narracyjna gra fabularna. Nie no, jest ja się pojawia, jest ja się pojawia i też, też, no wiadomo, ludzie gdzieś tam, niektórzy odchodzą, inni przychodzą, ale, ale gdzieś ta nasza genesa jest bardzo ważna, jakby my od początku byliśmy bardzo konsekwentni w tym, co robimy i ten chorob psychologiczny, psy, 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 jakby nastawienie się na fabułę, jakby było, było, było bardzo istotne, ale też patrząc na, na jakby, jakby wszystkie nasze tytuły od początku, to, to no, też nie można powiedzieć, że my się nie rozwijamy, bo, bo, bo tak naprawdę Medium jest już, już zupełnie inną grą niż tego nie powiedziałem, absolutnie no, tego nie powiedziałem. Bo, bo, bo to już, bo, ja nie wiem, już w chyba na nie nazwał Walking Simulatory mimo wszystko, no nie? Gdzieś, tam, e, gdzieś tam ten layers, layers of Fear w porównaniu właśnie do tych ostatnich gier nawet do Observera to już jest zupełnie nagra i, e, i my to po prostu robimy na spokojnie. O też jakby zaczynaliśmy 6 lat temu gdzieś tam od, od Layers of Fear, jakby nowe otwarcie gdzieś tam bluebera e, też jakby korzystając jakby z tego, co mamy w danym momencie, też mając jednego animatora, no nie zrobimy gry, która będzie jakby bardzo jakby ciężka gameplayowo, więc, więc też to się musiało rozwijać już przy Observerze mieliśmy własny motion capture, więc, więc to też jakby to, to idzie w tym kierunku już jakby ilość scenek w medium to też jest zupełnie już inny, i, inny poziom gdzieś tam e, tego wszystkiego i dodajemy powoli jakby też, też my, my nie chcemy uciekać od gameplayu, jakby broń Boże, tylko, e, tylko też nie chcemy stracić tego, co, co, co wydaje jesteśmy nam się... Że najlepsi. Z, tak, czym wydaje, że jesteśmy najlepsi i też e, i, i też jakby świat to docenia jakby wydawniczy i, i i wydaje mi się, że Gierkowy też. No, mam nadzieję, że to też, też zaskoczymy niedługo. Aczkolwiek powiedziałem, że po rozmowie z Piotkiem, po dwóch rozmowach z Piotkiem, po rozmowie z Tobą, cały czas jestem przekonany, że Blueber będzie dalej robił, już teraz nie mówię, walking simulator, ale gry, tak, jak to się widzi, tak bardzo narracyjne. Na pewno. Kończy nam się niestety czas, więc ja, ja chciałem, co prawda, jeszcze spytać o coś, trzy minuty mi głos. To, to mamy, to mamy. Ja, ja to chciałem to spytać mamy. jeszcze o jedną rzecz, jakby, co jest Twoim zdaniem takim w medium? To, co jest naj, takim najbardziej sprzedażowym, mm -hmm. czym byś mi sprzedał medium. Bo ja nie, o właśnie, bo to tutaj ważna rzecz, że jak, jak Larry King, nie przygotowałem się do programu, świętej pamięci, nie za, i... świętej pamięci Larry King, on nigdy nie czytał książek swoich pisarzy, których zapraszał na przykład, żeby mieć świeży umysł, więc ja też nie zagrałem w medium. Ja zagrałem i skończyłem zagra. medium, także ja już wszystko wiem. A ja na przykład jeszcze się nie wiem mocno, nic. Mocno trzymać, zachęć mnie gryź, do, do medium. Zachęcić się do medium? Co no. jest taką rzeczą, która najbardziej mnie zachęci do medium? Znaczy, wydaje mi się, to już jakby wszyscy wiedzą, wydaje mi się, że po prostu te dwa światy, jakby, jakby te, tego no trzeba nic. spróbować, bo, bo, bo to jest po prostu coś nowego, wydaje, wydaje mi się. I e, jakby to, samo to połączenie, możliwość patrzenia na, 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 na gry pod kilkoma różnymi perspektywami, I też jakby to się, też prze, prze, jakby widać to w fabule, tak samo mhm. e, też jakby też nigdy nie oceniamy jakby ani, ani tego, co, co, co się dzieje w grze, zostawiamy tą decyzję graczowi, także ta. Ten dualizm poznawczy, jakby w każdym aspekcie gry, wydaje mi się, że jest, jest czymś takim, co mo powiem, może zachęcić. I powiem Ci, że, że jeszcze wiem od twórców, tak, <grafię> tak? nieoficjalnie, tak? że jak pokazywali demo takiej wielkiej firmie, takiej wielkiej, wielkiej korporacji, co to ma, wiesz, sypie tak dolarami po prostu na lewo i prawo, bo tyle ma kasy, to wiesz, co mi powiedzieli? Wow, udało Wam się to zrobić. Bo na mnie, a też mieliśmy dobry no temat. Dobrze, to w takim razie, ponieważ zostało nam już teraz dosłownie minuta 30, tak, to masz teraz minutę 30 na opowiedzenie swojej największej branżowej wtopy. Teraz w tym momencie. Tak, to jest twój moment. To jest twoja chwila prawdy. Okej. Okay. No to, to, to nie wiem, czy to jest stopa taka, yy, która... Yy jakby wpasowuje się w, w ramy programu, bo, bo de facto o niej nikt nie wie. To była wtopa tylko jakby dla mnie osobiście. Nadal wtopa. E, Okej, okay. no to e, Comic-Con 2017 rok, e, San Diego. E, jakaś taka impreza, gdzie wtedy jeszcze mieliśmy takie, znaczy jeszcze, dalej mamy, ale, ale były takie fajne kontakty z Lions więc też byliśmy zaproszeni na taką, e, taką imprezę bardziej kameralną, gdzieś na, na dachu budynku. No i byliśmy tam jakby trochę zestresowani, ale, ale też taki klimat fajny, bo, 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 bo wiadomo, coś się dzieje fajnego. No i patrzę dwie znane, znane postacie gdzieś tam sobie, so, sobie stoją. Tomek Bagiński i, i Adren Chmielasz. no nie? Więc myślę, kurczę, taki klimat, że jesteśmy gdzieś za granicą, jesteśmy Polakami, prawda? Jakby tutaj też całkiem źle o nas nie pisał, no to podejdę, przywitam Dzień. się. Nigdy tego nie robię, bo ja trochę tak, jeśli chodzi o takie rzeczy, nie jestem jakoś specjalnie taki biegły. No, ale podże, podszedłem, przywitałem się po polsku, żeby było od razu taki y, lokalny patriotyzm. Okazało no się, że to nie jest. Że to nie jest. <grym> do, Tomka A, już, to do, Tomka już, do Tomka już nie podszedłem. <grym> <grym> nie będąc pewnym, czy to na pewno. Dokładnie. No to jest, jest to myślę, dobra wtopa, dajemy jej ile? Cztery w pięciu w tym sezonie? Cztery wtopy, moim zdaniem. To jest dobry w początek. 5, w topy? To jest cztery wtopy na pięć to jest dobry początek sezonu. Mateusz, no trzymamy kciuki za pana Blubera, jak go czule nazywamy. Fajnie się rozwijacie i myślę, że kolejne projekty też będą. Największy redemption art w historii polskiego gamingu, jakby nie było. Teraz patrzymy na drugi. Mamy nadzieję, że się jeszcze jeden przynajmniej pojawi. Tak jest. Jeżeli chcesz zaliczyć jeszcze jakąś spektakularną wtopę, to możesz po prostu powiedzieć, nad czym teraz pracujesz. No, no właśnie bałem się, że na, największą wtopę swojego życia zal zaliczy właśnie tutaj dzisiaj. także... Nie, nie, nie. To jest tego postawiona poprzeczka przez nas. To, nie wiesz nas przebić, to, na, nie ma to, to raz a dwa my naprawdę. No, przy raz ciężko jest się wtopić. Tak. Tak? No to jest... Niewykonalne. To jest taki program, w którym już wiesz, jakby no, sam. Nazwa zobowiązuje. Także panie dyrektorze kreatywny. Idź dyrektorować kreatywnie. Zaraz macie okay. premierę. Znaczy właściwie to już jest po to jest premierze. Tak, to właśnie. No, to jest. Gratulujemy Xboxie, w takim razie sukcesu. Game Pass, także można sobie korzystać i można to sprawdzić. To też jest fajne przy tej grze, że można właściwie od razu e, ją mieć. Dobrze. To co? Przerwa? Masełko? E, od nas też się wymaga jakiejś kreacji, więc teraz e, kreatywna czekaj na zapowiedź. Gdzie ja, gdzie ja tutaj? Tu, tu tu? Tu? Tu, Albo mi się, dotyk, nie, tu mi się o. mruga. Czekaj, czekaj. To, to tam mruga. Serdecznie zapraszam. W nowym sezonie na zupełnie nowy zestaw wspaniałych, krótkich filmików, takich do 30 sekund, w których dowiecie się, w jaki sposób możecie się e, na przykład upiększyć, albo w jaki sposób możecie na przykład dostarczyć troszeczkę tłuszczu do ciała, masła tak, w sensie. Zobaczcie te wszystkie samochody, te wszystkie kosmetyki, i widzimy się po krótkiej przerwie. Radio wróciliśmy! Tak jest, żyjemy. Jak się czujesz? Tak ja bardzo dobrze. Oprócz tego, że wstajesz o piątej? Czuję się jakby taki w obliczu wyzwania, tak to się nazywa na fanpage'u. Powiedz, jakie Facebook gry skończyłeś w grudniu? E, skończyłem Cyberpunk 2077. Ale ty z cyberpunka to skończyłeś chyba już w styczniu, czy mi się wydaje? Nie, e, a może? No, jak w... tak patrzyłem na twojego facebook'a. Ale 80 godzin. Proszę Ciebie. Tylko? I cały czas gram. Ja mam 130 i nie zrobiłem nawet wszystkich zadań. Ale z drugiej strony ja w tę grę głupio gram. Znaczy głupio. Ja gram tak, że ja po niej chodzę i jeżdżę. I w ogóle nie używam fast travela. Czyli tak, wiesz. Cyberpunk 2077 to w Twoim przypadku jeszcze temat nieskończony? Skończony. Czy skończony? Skończony, jedno z pięciu zakończeń. Bardzo mi się nie podobało, dlatego Ale też... zostałeś tam. W... W kosmosie? Czy tam w, w kosmosie, ruch? tak. Tam w ziemi. kosmosie i bardzo mi się ono nie podobało zupełnie. Taki po, po pierwsze było po, po, po łebkach, po drugie było zupełnie, jak nie, czułem się, niespełniony, e, ale z drugiej strony wiem, że są jeszcze cztery inne teoretycznie, które mógłbym sobie sprawdzić. Ja już sobie zaspojlowałem dużo i, i chyba dążę do takiego zakończenia, które mi się najbardziej podoba, ale też możecie być jakby w trakcie gry, to nie chcemy Wam psuć całej zabawy. Także mówisz, że Cyberpunk to był temat grudniowy, ale coś jeszcze się pojawiło? U mnie w życiu. życiu? Mię Kurczę, wiesz, że szczerze tak mówiąc... To, znaczy nie, muszę powiedzieć jedno, że cyberpunk, co by o nim nie mówić, to na 130 godzin wyjął mnie z życia. I nie wyjął tylko mnie, wyjął też moją lepszą, lepszą połowę. Mm -hmm. Od 10 grudnia do świąt byliśmy w letargu. Takim 100%, nawet trochę dłużej. Takim 100% letargu, że rzeczywiście żeśmy chodzili spać o 6 rano. Była bierz, przerwa w programie, można było. Można kramarę. było, tak. Jeszcze dodatkowo były te tam... Bierzesz 3 dni wolnego i masz 4 tygodnie wakacji. Polska, prawda? Wie, wiecie połączenie, połączenie, połączenie ekonomia główcze. No to dwa tygodnie pracy ludzi w ciągu roku, to sobie policzcie ile to jest pieniędzy straconych. Tak, tak, tak. E, więc tak, nie wyrabialiśmy wtedy produktu krajowego brutto, za to wyrabialiśmy godziny w Cyberze. Kim przede wszystkim wyrabiała jakieś setki screenshot ma chyba z 2 giga screenshotów z z giereczki, ale trzeba przyznać, że jest to wyjątkowo wdzięczny temat do robienia. Dobrze, a wyjątkowo. O, o Cyberpunku jeszcze dużo będziemy mówić, właściwie całą tę część w, o naszych przemyśleniach, naszymi przemyśleniami wypełnimy może w ten sposób. Natomiast w styczniu, czy jakaś gra się tobie wyświetliła oprócz Cyberpunka jeszcze? Kurczę, nic nie, nie kojarzę szczerze mówiąc. Ja jakoś wróciłem w ogóle do gier, w które gram od zawsze, czyli te nie wiem, wróciłem do decelsów, na przykład, wróciłem do kontrol. Proszę ciebie, próbuję skończyć kontrol po raz drugi, bo za pierwszym razem doszedłem do końca jakoś mi się tak urwało. Mhm. A właśnie, Rastik tutaj głos mówi, że Rast jest. A z Rastem się coś stało, słuchajcie. Otóż Rast w ciągu ostatniego, ostatniego miesiąca, dwóch, wybuchł w ogóle na, na Twitchu. Ale jakoś kosmicznie wybuchł. Ja nie tak. wiem, wygląda na to, że po prostu rzucili się na niego jacyś bardziej znani YouTuberzy. Nie wiem, nie wiem też dlaczego. Podejrzewam, że jakieś dropy pewnie albo coś. Bo tam, tam nie... Tutaj głos mówi, że nie, no też. Czyli że są dropy, tak? Mhm. Ale, ale raz rzeczywiście ostatnio strasznie, strasznie wybuchł. Jedna cudowna rzecz, to ja chciałem z tego miejsca pozdrowić Kyca, takiego streamera polskiego, któremu zrobili urodziny. Jego społeczność zrobiła mu urodziny w, w, w Raście. Zrobili koncert, wybudowali mu scenę. Podobno miesiąc w ogóle się do tego przy, przygotowywali. Widziałem to, w ogóle wyglądało to niesamowicie, bo zrobili mu scenę, na której był koncert. Odśpiewali mu tam pieczę, a na końcu były sztuczne ognie w ogóle takie gigantyczne nad całą wyspą. No po prostu sztos nad sztos. Koniecznie, koniecznie musimy to odszukać, żeby wam pokazać. A spoko, znajdziemy. Ja, The Medium, to jest mój temat, który mi się wyświetlił. No, no właśnie, ty grałeś w Medium. Także początek nowego roku spędziłem z Grow, Bluebera i to jest pierwsza gra, którą ukończyłem w tym roku. Mam jakiś w ogóle ambitny plan, żeby skończyć trochę więcej gier w tym roku, żeby mieć w ogóle na to czas. Radek ma ambitny plan, żeby mieć więcej czasu wolnego w życiu. No. Z dwójką dzieci małych. A i z dwoma pracami. Wiesz, teraz Zgadnijcie. pracodawca może powiedzieć: Możemy ci pomóc. Możemy ci pomóc, Radzie. Zgadnijcie. Miał więcej czasu. Dobrze, to zróbmy taki test. Czy radziowi. Daj... Teleaudio, robimy teleaudio. Czy Radziowi uda się w tym roku skończyć więcej gier? Tak. 0800 666 Tak, tak. 666. Dobra, nie, nie dzwońcie tam, nie dzwońcie, nie będziemy was naciągać. Okej, okay, to teraz czas cyberpunka, już tak bardziej szczegółowo omówimy. Więc ja próbowałem, jakby wylistować różne rzeczy, różne tematy, które dotyczą tej gry, które mm. od 10 grudnia nam towarzyszą. Zresztą w tym studiu robiliśmy premierę gry Cyberpunk mm -hmm. 2077, z czego Pamięta. cały czas jestem, jakby prywatnie bardzo dumny. I było oh. to jedno z takich, jest co, zawodowych osiągnięć, żeby to wszystko pospinać w tak krótkim czasie i zrobić, żeby wyglądało tak, jak wyglądało. Tak? No, natomiast było to dużo Było, pracy było to stołu. imponujące i nie pamiętam takiej premiery gry w polskiej telewizji, przynajmniej w polskiej telewizji. Nie, nie było na pewno. Było imponujące, było też zabawne i bardzo mnie rozbawiła tam postać cyberpunkowego Ibisza. Tak, jest Cholera, naprawdę mam nadzieję, że w końcu uda nam się go ściągnąć do programu. Ale on też Agnieszki Borysiu, która świetnie sobie poradziła. O, to chyba nie ogarnęła, jak ogarnęła. I on też zaprosimy kiedyś do programu. Tak jest, zaprosimy, więc, więc no, zaczęło się... I gdzie nam opowiadała przez godzinę o tym, jak, 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 jak wyglądała praca z Ibiszem? Zaczęło się zdecydowanie wcześniej w naszym przypadku, kiedy mogliśmy pewne rzeczy obserwować z kulis. Mm. Potem był dzień premier, no, i mleko się wylało. No i to mleko się tak wylało, że z jednej strony to jest sukces, z drugiej strony to jest porażka. Ja jako świeżo upieczony, znaczy już nie świeżo, bo już od pół roku właściwie wykładowca akademicki nawet omawiałem dokładnie i pytałem moich studentów, czy uważacie, czy to jest sukces, czy porażka. I wszyscy zgodnie mówili, że to jest sukces i porażka. I dwa w jednym, <laughs> że ta gra potrafi być grą roku. Wedle, według wielu redakcji, wielu dziennikarzy, ale mnie na przykład też. potrafi być, dla mnie też to była gra roku, tak? Natomiast też jednocześnie jest to porażka roku dla wielu, tak? No więc ewidentnie tutaj zawiodła kwestia wydawnicza. Ewidentnie zawiódł tutaj zarząd, do czego się przyznał i posypał sobie nawet ten, tę głowę popiołem. Jednocześnie ja mam wrażenie, że CD projekt pierwszy raz w historii widzę, że się pogubił pierwszy raz widzę, że nie wyczuwają to, co zawsze czuli, czyli czuli ten, ten, ten puls graczy, tak? To, oni byli tak się bardzo mówić, ta, że, że wiele Potrafi... rzeczy było wybaczanych również, tak? Wydaje mi się, że czwarty żółty kartelonek, który już stał się template'em do memów, to znaczy już teraz można sobie wrzucać zwolnienie, z, z, spóźnienie do szkoły, tak? To, to się wrzuca ten, na ten słynny template, słynny graficzny, rzuty, ten, tak, szablon graficzny, rzuty, szablon. były różnego rodzaju komunikaty publikowane, zwykle dotyczyły przesunięcia, znaczy, to, to, niezwykle to... Tylko, tylko były to dokładnie ten sam No kom... Ale potem były przeprosiny, także ten template w ten sposób wykorzystamy. Faktycznie. Przepraszam za kaszel, nie, nie koronka to smog w Warszawie, który od dwóch tygodni jest, od dwóch tygodni kaszle, mimo tego, że palę no stop, generalnie sam jakby palę, tak, to tylko zimą zaczynam kaszleć od tego palenia. E, moim zdaniem oni nie zrozumieli, że rzeczywiście stracili sympatię graczy, stracili ją moim zdaniem po ostatnim przeniesieniu. Znaczy, ten, te, to, 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 to na, na ten grudzień, jeszcze jak tam podali informację, że m, będą musieli docisnąć troszeczkę śrubę, mhm. to był ten moment, kiedy stracili rzeczywiście e, sympatię graczy. A to nie było po premierze, kiedy wersja kontrolowa jest... trafiła po... do graczy. Wiesz, wiesz ja bym powiedział, że tak, że to jest, w tym momencie stracili to zaufanie, a zaprocentowało to dopiero po premierze. Znaczy, gdyby premiera jeszcze się udała, to by je odzyskali. Ale to już było w tym takim momencie, rozumiesz o co mi chodzi, że już wtedy już było źle, To już, to już, była to już, się, imitacja, już tak? się zaczęły, już wtedy był ten słynny post jednego z y, designerów, y, który prosił o to, żeby im nie grozić śmiercią. Znaczy I, to, graczy, to faktycznie... ta, I to był ten dla mnie znak. W momencie, kiedy CD Projekt, najbardziej ukochana firma graczy, która jest przez nich noszona na rękach i broniona zawsze, nagle staje się tym złym, gdzie dostaje groźby śmiertelne, no to znaczy, że coś się strasznie złego stało po drodze. Tak, ale na szczęście no jakby wszyscy zareagowali e, zdrowo, tak, że wtedy jeszcze żadnego e, jakby hejtu na CD nie było, tylko było raczej bronienie tych deweloperów i e, w sensie no też nie chcę jakby, żeby to wybrzmiało w ten sposób, że teraz Trzeba atakować, bo nie. nie, nie, nie. Natomiast no, wtedy faktycznie społeczność zareagowała bardzo dobrze, bo, bo, bo wszyscy po prostu przeciwstawili się. Oprócz tych, którzy występują, choćby tak? bo nie? to po prostu jest czysty no, idiotyzm. Natomiast tak dla, dobrze, mnie, tak, dla, tak, dla, karalna. dla mnie, jakimś dowodem na utratę całkowitej perspektywy, całkowity z dystansu tego słynnego, tak? Kto, który się tak wszyscy tam próją, żeby dystans trzymać, ja jestem, ja jestem strasznie przerażony tym, jak bardzo. Tak błaha rzecz jak gra, tak? Znaczy rozumiem ludzi, którzy zapłacili preordery, ale też nie rozumiem, znowu, nie rozumiem, żeby za 200 zł móc komuś grozić śmiercią. Okej, okay. no ale mamy już ten dzień premiery, faktycznie na PC to się broniło, zresztą też recenzje wszystkie właściwie powstały na pc tach pc towa wersja, zresztą też wiemy z tego świadczenia zarządu, otrzymała satysfakcjonujące również CD-pnoty, natomiast no, prawdziwy dramat się wydarzył na konsolach, no bo mm -hmm. faktycznie, jeżeli jeszcze ta nowa generacja, czyli PS5, niedostępna, na rynku i Xbox One seria X nie Xbox seria X bo One to jest poprzednia hmm. generacja. Bardziej dostępny na rynku, to to jeszcze się gdzieś tam spinało. Ale na stary generacja, ale starej generacji ale zwłaszcza jeżeli jest to poparte jeszcze takim oświadczeniem, że działa zadziwiająco dobrze. I to jest moim zdaniem ten 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 gwóźdź, ten gwóźdź do, do trumny. Tej trumny, tak, w tym znaczy, znaczy, tak? tej mhm. tej tak, tej wyimaginowanej trumny. Yy, wydaje mi się, że Gdyby oni tego nie powiedzieli, to jeszcze mieliby jakieś tak zwane outs, tak? jeszcze mogliby się jakoś ratować. Droga ucieczki, jeszcze jakieś znaczy, wyjście, tak? Kładzenie uszu po sobie, mm. coś tak, strzaniliśmy, ale nie, oni powiedzieli wprost i do, dodajmy, że osoba, która to powiedziała jest znana z tego, że potrafi właśnie wrzucić pod pociąg w ten sposób, mm -hmm. bo to nie był pierwszy raz, kiedy się taka sytuacja zdarzyła i dokładnie tutaj jakby, no, jak można było coś takiego powiedzieć, to nie wiem. Nie wiem po co. Bo to nie miało sensu. A potem jeszcze do tego doszło niepokazanie gry na konsolach, chowanie jej na konsolach, gracze są za, za bardzo na takie rzeczy. I to, to jakby Tam nastąpił taki perfekcyjny sztorm wszystkich możliwych fuck-upów, żeby, żeby, żeby pogrzebać te, 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 te reputacje. I nie kumam, gdzie tam się ta perspektywa zgubiła, bo to była firma, która była tak świadoma siebie i, i, i tak dobrze ogrywała właśnie siebie versus gracze. I nagle jeszcze najbardziej dla mnie jakby drastycznym tego przykładem to były przeprosiny Marcina Iwińskiego. Mm -hmm. Te słynne, gdzie mu zarzucono, że rzucił pod pociąg w ogóle dział QA, co nie jest prawdą, to ja powtórzę, że jakby. No ja też nie miałem takiego wrażenia. Świat, świat dewowy, jakby. Świat, świat de Wowy się podzielił I, oskarżony, tak? I obarczony tą winą, bo to, to, to myślę, że w tym oświadczeniu, no nie wiem, wiele osób się doszukuje właśnie tego, ale ja tego ten tam zabrakło, Bo tam zabrakło jednoznacznego wzięcia winy tylko i wyłącznie na siebie, wiesz? I and the entire leadership team are deeply sorry for this, and this video is me publicly owning up to that. Please don't fault any of our teams for what happened. They all are incredibly talented and hardworking. Myself and the board are the final decision makers, and it was our call to release the game. Although, believe me, we never ever intended for anything like this to happen. I assure you that we'll do our best to regain your trust. Jakby y, zaczęło się rozwadnianie i próba tłumaczenia. Ja rozumiem to tłumaczenie, tak? bo jakby wiem, jak też dzięki temu, że troszkę już w tym Dewie pracuję, to trochę wiem, jak to wygląda od, od podszewki. Y, to nie było nieuczciwe do końca, że tak. Mhm. Tam były elementy, które moim zdaniem były takie, no nie do końca to jest tak, nie powinno się tak jednak. No to jest nawijanie makaronu na uszy. Duży marketing na pewno i, i trochę też zakładnik marketingu. Cały projekt był już potem tak rozpędzony i tak rozbuchany, i ten hype train, mam wrażenie, był do granic możliwości przepełniony oczekiwaniami. Że to też jest jedno z tych takich źródeł porażki, tak? Że, że wiele osób ale... redom mówiło, jak ta gra ma wyglądać, że Redzi starali się jakby obronić swoją wizję samego cyberpunka. Hmm. No ale mimo wszystko gdzieś tam to oczekiwanie było tak wielkie, że no, dobra, ale... też samo studio i sami pracownicy stali się w pewnym sensie ofiarami tego oczekiwania. Wiesz co, jeżeli wypuszczasz 45-minutowy gameplay, który pokazuje rozgrywkę, a potem pokazujesz grę, która tego gameplayu nie ma, no to znowu Watch Dogs, Colonial Marines, o którym wspominałem, tak akurat wczoraj oglądałem materiał o, o porażce Colonial Marines, to, to jest dokładnie ta sama historia. Znaczy nie w ten sam sposób jakby doprowadzona, była, akurat Colonial Marines było pro, pro projektem, na którym się nie skupiano, a tutaj wiadomo, że oni się skupiali. Ale, ale też, no takie, no, że, że, że oni akurat, strasznie mnie to zaskoczyło i bardzo mnie to rozczarowało, mam nadzieję, że się wy, wyciągną z tego, bo to jednak cały czas, no, pamiętajcie, ta gra jest świetna, na, na no końcu jest to właśnie. jest świetna gra, którą naprawdę warto zagrać, zwłaszcza jak już jest popaczowana, Aczkolwiek teraz znowu usłyszałem, że w nowym patchu. No tak, to, to już potem są tam... historie, natomiast faktycznie w obronę wziął Gabe Newell. Yy, czyli się w Valve mm -hmm, tak. projekt Red, to ostatnio, projekt. ostatnio był jeden z takich ważniejszych głosów, które faktycznie gdzieś tam e, solidaryzują się z zespołem i mówią wprost, że cyberpunk pod wieloma względami jest znakomity, no bo faktycznie wiele, no bo jest, tej no. gry, wiele elementów tej gry jest breathtaking, tak trochę <laughs> żartując. No, tak? Jak no, jakby no, 130 godzin wyrwane z życia, tak, 130 godzin w absolutnym po prostu tripie. Bo, 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 bo okej, okay. możemy mówić o tych złych rzeczach, ale też warto powiedzieć o dobrych rzeczach. To jednak jest mimo wszystko premiera, której wbrew pozorom tak trochę paradoksalnie wiele, y, y, wielu twórców poza zazdrości czy chciałoby y, wiesz tych liczb które udało się z bankowi no, to, to osiągnąć jest, to jest sprzedaży tam 10 milionów po zwrotach tak na przykład Nie no po, po, po e... zwrotach było 8 ale jest jest, jest jest najnowsze dane to że 10 że już jakby odliczając to wszystko że 10 i że zmieniła się relacja jakby A planu. dobra bo 9 milionów na pc ach i milion 80 na 80% oczywiście tak, 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 tak. sprzedaży dobra. na PC 20% to, to konsole wcześniej ten stosunek był trochę inny, trochę inny 20 tak. tam grudnia kiedy podano pierwsze dane jeszcze z, z znaczy, no, zeszłego roku Ja oceniam że na dziś, dzisiaj, czyli my to jeszcze kręcimy w, jeszcze w styczniu. W, jeszcze w styczniu y, to sądzę, że już 15-16 milionów tak spokojnie, pańko, skoro podali w grudniu 13. Y, więc jakby z punktu widzenia biznesowego, biznesowego tabelki, to tak? to się spieło w każdą stronę. Zobaczymy, jak będzie. Jakby jak reputacja w studia będzie wyglądać w ciągu najbliższego powiedzmy roku. Moim zdaniem oni się odbiją i odbiją się przy, przy premierze y, tych wersji zgenowych, które wedle tego planu zabawnego. Bez to, dat. Konkretnie. Bez dat. Ale może to lepszy plan, żeby już nie pokazywać tych dat. Wiesz, chodzi, może nie? trzeba może było lepiej. nie wpisywać 2021 od razu, tylko na wszelki wypadek zostawić też bez roku. Może lepiej tak po prostu A. zrobić, tak? Może, może to ma większy, większy sens. Tak czy inaczej, ja uważam, że oni zrobią drugą premierę na, właśnie przy premierze wersji next -genowych. po prostu do, dostaniemy de facto drugą premierę gry, taki właśnie już kompletna edycja pc owa pewnie jakieś, tam już zapowiedzieli, że darmowe DLC, tylko mam nadzieję, że to nie będą darmowe DLC w postaci 16 nowych misji. takich 16 darmowych DLC do Wiedźmina, które polegały na tym, że był nowy miecz, nowa zbroja i jeden krótki quest. No to jednak to boję się, żebyś... O, potem były te płatne, siedziły. duże DLC-ki, które faktycznie już dobijały do takiej pełnowartościowej, samodzielnej no i właśnie gry. właśnie tutaj mi się wydaje, że bez dania takiego jednego DLC-ka za free, to gracze się nie... Nie, tak łatwo nie dadzą. Nie przeproszą przekazać. się tak. No, <laughs> no to tak, nie tak, będzie tak. takie, że tam rzucimy nowy karabin i o, dostaliśmy karabin za darmo fajnie. No. Oczywiście. Ale wiesz, co, no, tro te trochę też, y mam czasami wrażenie, że może jednak w pewnym sensie za mocno dostali po głowach. To znaczy, to może Nie. być orzeźwiające. Moim zdaniem, mo studia i to może być z tego coś dobrego mm. suma sumarum wyjść z tego coś dobrego natomiast wiesz ja e, e, gram jeszcze w Łódzdoxę y i tam też e, są problemy z tak zwanym streamingiem którego Ale w co, wiele osób nie Leg Legionie? rozumie o co chodzi e, w Legionie tak też są zdarzają się znikające samochody <coughs> samochody które z modelu 3D gdzieś tam w perspektywie odległej stają się modelem tak, 2D tak tylko Radziu, Radziu, tutaj nie chodziło o o to, że jest tyle błędów, tylko chodziło o ukrywanie tego wszystkiego. No bo w, to się w otwartym świecie wykrywało. mają błędy no i to ciężko mają. jest wyeliminować, prawda? No. Natomiast tu bardziej chodziło o ten przekaz, e, tak suma summarum i to, że. E, no o ukrywanie te tego. Stare e, geny nie dostały tego, co było obiecane. Stare gracze. geny. Stare, dobre geny. E, gracze, e, którzy używają tych starych. Ponieważ gen... radio zostały nam trzy minutki, a jeszcze musimy powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, e, ty nam opowiesz o jednej ważnej rzeczy, to ja chciałbym powiedzieć, że wyrażam nadzieję, że. Red weźmie sobie do serca to, co się wydarzyło i że to nie będą zmiany tylko i wyłącznie w, w narracji. Tylko rzeczywiście tam będą jakieś głębokie, strukturalne zmiany, które sprawią, że te, ta firma będzie takim rzeczywiście, wiesz, zdrowym przykładem tego, jak się powinno robić gry triple A. Jak się powinno robić gry, to może dobrze powiedzieć, przechodząc do drugiego tematu, że czym skorupka za młodu nasiąknie, Jezus, prawda? Profesjonalne to na starość tym trąci, więc uczmy się tych dobrych praktyk od małego, żeby potem pracować w tej branży i rozwijać tę branżę, na czym nam wszystkim po prostu zależy. Jest taka akcja Koduj z gigantami, którą tą akcją chcemy was zainteresować. Po prostu 29 miast w Polsce. Akcja wystartowała pod koniec stycznia, ale ciągle się można gdzieś tam pojawić, wyświetlić, zainteresować tematem, bo jest adresowana przede wszystkim do dzieciaków Aha. od 7 roku życia do 19. A do 45? Żeby się nauczyć programować. Wiesz co powiem ci tak, dać, zgolisz brodę. Ty jesteś raczej okay. wiesz, znany z tego, że jesteś giereczkowym benjaminem batonem. Robię mojego, żeby także dasz radę, dasz radę. Przepchniemy cię, no, na, na osiemnastolatka wiesz. Nadajeszcie. No właśnie, będę udawał, to o gole się tak, dowierzył. Tak, tak. Natomiast są to zajęcia, które są bezpłatne. Wystarczy zajrzeć, poszukać koduj z gigantami, i to są zajęcia, które gdzieś tam wracają, są dwie edycje w roku. Jest to wspierane przez ważnych, znanych ludzi. I oni mogą to, mnie rozpoznać jest, tam? Jest możliwość, jest możliwość, żeby po prostu zacząć I że jest to jeden z tak zwanych zawodów w przyszłości, to programowanie i myślę, że jeden z tak zwanych cyfrowa, zawodów. To, to wydaje mi się, że dobrze jest, dobrze jest też, jeżeli wasze dzieciaki, na przykład, gdzieś tam, przejawiają głos... chęci informatykowania, głos krzyczy chęci informatykowania, żeby informatykować. To. Także, także, także polecamy oczywiście z całego serca. Tę akcję. I to właściwie tyle, co przygotowaliśmy w pierwszym odcinku czwartego sezonu programu FOPA. Mamy jeszcze trochę czasu, to możemy jeszcze ludzi zaprosić na fanpage tego programu na Facebooku. Dołączajcie do grupki. Właściwie to nie fanpage, tylko grupka. Grupka bardzo aktywna, Kami bardzo z sympatycznie. Komentujemy. Komentujemy, robimy krótkie Nie spamujemy. Nie. Wbrew pozorom. Czasami damy jakąś sytuację na żywo, pokażemy wam kulisy. Także jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda telewizja od kuchni, to też będzie okazja. I mam roku. jeszcze 30 sekund do końca, czekasz na jakąś grę w tym roku? Czekam, ha! czekam na gry. Właśnie czekam na widzisz, gry. To jest ten to, sam problem, co ja mam. Więc co? Y nie mam jakiegoś konkretnego wyboru. No żebyśmy założyli program o, nie -o -grach, w takim razie. O himalajizmie. Zresztą... O Zresztą... Zresztą doskonałe. Wysokogórskiej wspinaczki. W ten sposób to skończmy. Dobrze, tylko bez tlenu. Bo pamiętaj, że kończenie z tlenem to jest doping. Tak jest. I tym miłym akcentem chcieliśmy się z wami pożegnać. Dziękujemy pięknie. Tadeusz Zieliński, Radosław Nałęcz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.